Często pomijane, a niezwykle ważne, bo poprawia koncentrację i dodaje energii. Dlatego ważne, żeby było zdrowe i bogate w wartości odżywcze. Moi drodzy, zapraszam Was na drugie śniadanie. Dla tych, którzy tak jak ja lubią śniadanie, mam świetną informację. Czas na drugie śniadanie. A skoro już wywołałam liczbę 2, to czas na drugiego kucharza, albo przydałoby się powiedzieć drugą kucharkę. Dzisiaj nie gotuję sama. Przed Wami finalistka Masterchefa, podróżniczka, ogrodniczka, kucharka, cukierniczka, wszystko naraz, Martyna Chomacka. Dzień dobry, witam wszystkich. Witaj. Nie wiem, piątka, część się teraz robi, tak? Żółwik. Tak, żółwik. Miło Cię widzieć. Skąd przyjechałaś? A przyjechałam z kilku ulic dalej, a! Więc miałam blisko do Ciebie jak tutaj. Jak podróż? Wspaniała, dużo zgodniałaś słońca. Pewnie. Bardzo, bardzo. A wiesz, co zrobimy dzisiaj dobrego? Słyszałam, że ciasteczka. Masz na nie ochotę? Uwielbiam, uwielbiam ciasteczka. Jeszcze w zdrowej wersji, zdecydowanie. Będzie zdrowa i będzie oczywiście zawierała masło. Nie mogłoby być inaczej. Odmierzenie 120 gramów, czyli taka większa połowa. I jakbyśmy to masło mogły rozpuścić. Nie ma problemu. Często przygotowujesz ciasteczka owsiane w domu? Nie, ale uwielbiam je jeść. Jeżeli mam wolny wieczór, to jest idealna opcja właśnie po to, żeby zrobić sobie na następne dni. I móc zjeść na drugie śniadanie. Dokładnie tak. Ja na przykład... Czyli jeśli zapytałabym, z jakim posiłkiem kojarzą Ci się ciasteczka owsiane, to powiedziałabyś... Z drugim śniadaniem albo idealną przekąską. Do tego przepisu będziemy potrzebowali też dwóch jajek. Oczywiście od jakich kur? Szczęśliwych. Szczęśliwych. I dodajemy cukier kokosowy 100 gramów. I teraz to wszystko ładnie mieszamy. A Twoim zadaniem, jak już skończysz mieszać to masło... Jest idealnie wymieszane. To jest dokładnie ten etap. Możesz tutaj dolać. Dobrze. Ja mieszam. Ty już wymieszałaś, my to teraz łączymy. Świetnie. I teraz to nie wszystko. Do ciasteczek owsianych potrzebujemy płatków owsianych. Tak? Świetnie. Dobra, i teraz akurat w tym przepisie potrzebujemy też trochę mąki. Też jest odmierzona. Ułatwiasz mi bardzo zadanie. Idzie. Świetnie. Dobra, to teraz wzbogaćmy te ciastka. Niech one będą wyjątkowe, najlepsze na świecie. Superfoodowe. Superfoodowe i super zdrowe. Chodź tu, zobacz, jak one ładnie wyglądają. Bo może ten widok zachęci tych, którzy nie lubią ciastek owsianych, bo wiesz, że są tacy? Dziwnie. Ja bym nie ufała takim. Też, no, ale może po tym odcinku ci nieprzekonani się przekonają. Szczególnie, że tutaj będzie mój ulubiony jeszcze składnik. Będzie miechunka. Na odporność? Witaminka C, rozumiem. O, będzie morwa, bo wiadomo. I kamu-kamu, czyli jeszcze więcej tej odporności, jeszcze więcej witaminy C. No i co, teraz dodajemy. Dodaj, ile chcesz. I witaminki. Bardzo dobrze. Ta morwa jest słodka, to fajnie ten smak zrównoważy. I kamu-kamu też jest bardzo kwaśne. Świetnie Ci idzie dodawanie, więc patrz, mam dla Ciebie jeszcze jeden prezencik. Rewelacyjnie, będę się czuła potrzebna. Czekaj, na 3-4. 3-4. Ale pra, i wiesz co, mi się tu jeszcze marzy kolor czerwony. Ty malujesz, więc... Tak, żeby to była taka spójna paleta, ale żeby był jakiś akcent. Patrz, jaki będzie piękny akcent. Owoce goi, goji. Wymawiać można różnie, ale dodawać warto dla koloru i dla zdrowotności. Tak, i teraz jest. Mieszamy. O, i łyżką nakładamy, uklepując lekko. Taka mniej więcej jedna duża łyżka. Nie trzeba zostawiać dużych odstępów między ciastkami, bo one tak bardzo nie urosną. W każdym razie ręce nie mieszają. Dobra. Jak one długo będą się piekły? Jakieś 20 minut do 30 minut, czyli czas wtedy my będziemy miały na pogawędkę, ale też na to, żeby zrobić pyszny, zdrowy, bardzo zielony koktajl. I wiesz, dlaczego ty mi się kojarzysz z tym koktajlem? Mm? Bo tam będzie masa kolendry, a ja wiem, że ty kochasz. Ojej, tak, ja kocham kolendrę, nigdy za wiele. Ja to wrzucam do piekarnika i zabieramy się za kolendrę. Tutaj możesz mieć pewne wskazówki, co będzie wchodziło w skład koktajlu. Jak myślisz, Martyna? Wszystko. Mamy ogórki, tutaj szpinak. No dajesz. Piękna kolendra. Kroimy czy wrzucamy w całości? Nie, no trochę pokrójmy. No tak hojnie? Tak. Z limonką? To jest twój też koktajl, nie tylko mój. Wiedziałam, że ci się spodoba. Uwielbiam limonkę. Kolendra. Limonka i kolendra, to jest takie i teraz właśnie pytanie, czy dodajemy jabłka, czy banana, czy jabłka i banana? Jabłko na pewno, bo ono daje taki fajny, będzie idealnie taki orzeźwiające. Jak chcemy troszeczkę gęstszy... To dajmy tak pół banana. Pół banana, tak. Dobra. Tak. Ja obiecałam, że dzisiaj będzie zdrowo, więc do tego wszystkiego, zielonego i pysznego, dodajemy super miks moringa, siemię lniane, baobab, spirulina, chlorella.
Pięknie pachnie algami, mogę tak czuć. I tu by nam się jeszcze przydał jakiś płyn. Proponuję mleko ryżowe, może być? I jak najbardziej. Może być też woda, mleko kokosowe, cokolwiek. Ryżowe to moje ulubione akurat. Tak? Tak, idealnie. Ha, co, włączamy? Mixujemy, pijemy. Poszło! Ty nalewasz, a ja idę po... Czysteczka! Są gotowe, powiem ci. I wyglądają bardzo rustykalnie. Idealnie, tak miało dokładnie być. I teraz mamy taki dylemat, od czego zacząć? Czy od picia, czy od jedzenia? Ja życzę nam właśnie tylko takich problemów. Najprzyjemniejsze. Jeszcze ciepła. One chrupią. Zaraz dokończę. Ale jeszcze wcześniej, to ja dokończę w ogóle koktajle. Ja popilnuję ich. Bo żeby były jeszcze lepsze, jeszcze zdrowsze, dajmy do nich trochę, znasz? O, uwielbiam chili, oczywiście, że tak. Skarb aztecki. I tak wymieszaj sobie. Rustykalnie, nie rustykalnie, w prawo, w lewo. Fajne. Dobry. Ja czuję mocno limonkę. Tak, limonkę, troszkę tą kolendrę. I fajny, bo nie jest zbyt słodki. O nie, nie jest słodki. Ale jeśli tej słodyczy by wam brakowało, można to w ogóle tak, o. Ciasteczka. Będzie najlepszą recenzją tego drugiego śniadania. Ja wam polecam te przepisy i polecam w ogóle też inne przepisy na zdrowe przekąski, pełne wartości odżywczych. Dbajcie o siebie, na zdrowie. Zdrówko. Dziękuję, jesteś bardzo pomocna. Dobrze, dobrze. Mogę nie żałować? No, nie żałuj. O. Tylko do łyżkę. Chociaż sobie wielką. Poradzisz. Za koktajl. Proszę, nie podjadaj. Nie można. Można.